Cześć, witajcie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony na przegląd tej pilarki, na zdiagnozowanie tutaj tych jej jakichś różnych bolączek i nieprawidłowości w pracy silnika. Jak słyszeliście, pilarka odpala całkiem przyzwoicie, całkiem ładnie, bez pompowania. Nie pompuje paliwa. Zaraz będziemy temat pompki ogarniać. Natomiast tak jak widzieliście, no, zimny silnik zawsze będzie troszeczkę taki przydławiony, nie będzie się wkręcał na obroty. Natomiast widzieliście, że kilka razy wciskając ten gaz, tą pilarkę tak przymuliło. Nie chciała wyjść na obroty, a jeśli już wyjdzie na te obroty, to z tym różnie. Czasami trzyma wyższe obroty, czasami z tych obrotów spada. Uważam, że może być tutaj wina gaźnika, ale nie można też wykluczyć gdzieś jakiejś nieszczelności lewego powietrza i pod tym kątem też będziemy tą pilarkę sobie tutaj sprawdzać i te pewne elementy tutaj weryfikować. Odkręcamy sobie tutaj tą osłonę filtra i gaźnika. Tutaj zdejmiemy sobie tą uszczelkę, żeby nam gdzieś się nie zgubiła. Przewód paliwowy do pompki paliwa wyciągnięty. I pompka nie zasysa nam paliwa. A prawdopodobnie ten przewód jest przełożony wyżej. Ktoś tu coś kombinował i po prostu no nie do końca tutaj to podłączył jak powinno być. Zaraz sobie tutaj zwrócę uwagę też i na te przewody. Zaczynamy od tutaj sprężania. Sprawdzam sobie teraz kompresję. I tak to wygląda. 9, powiedzmy i pół bara. Nie ma tragedii. Tutaj przy takiej kompresji, no to taka piła powinna śmigać bez problemu. Sprawdzimy sobie szczelność gaźnika przewodów paliwowych. W tym celu odkręcam korek wlewowy paliwa. Wyciągnę sobie wężyk z filterkiem paliwa, odepnę filterek, podepnę tutaj sobie pompkę. Bardzo wiotkie są te przewody paliwowe, taka guma bardzo mięciutka. Być może już sama gdzieś tutaj sam przewód paliwowy gdzieś jest po prostu nieszczelny, co może powodować problemy z właśnie tymi obrotami, ale wszystko zobaczymy. Filtr paliwa oczywiście do mycia też warto przeglądnąć, natomiast posłużę się tu jeszcze moją starą pompką. Bara wystarczy. Zostawię to tak na chwilkę, zobaczymy czy nie będzie opadać ta wskazówka. No ale myślę, że nie będzie. Już to wygląda w miarę dobrze. Także przewód paliwowy jest szczelny i gaźnik też jest szczelny. Co nie znaczy, że membrany są w jakimś dobrym stanie. Mogą też być kiepskim. Tutaj mamy na pewno zaworek iglicowy trzyma. Co do membran, no to zobaczymy. To jest w porządku. Tak, mamy tutaj filterek już wyczyszczony, przewód jest ok, w porządku, szczelny. Gaźnik myślę, że też. Zakładamy tą objemkę, wrzucamy tutaj z powrotem. Teraz tak, już jesteśmy w zbiorniczku, to pokażę wam, nie wiem czy to będzie widać. Tu jest drugi przelew, tu jest drugi przewód przelewowy, krótszy taki tutaj w tym zbiorniku. Tym przewodem paliwo wraca nam tym przewodem wraca nam paliwo do zbiornika. I ten przewód przelewowy to jest ten przewód tutaj, ten, który tam teraz podtrzymuję palcem, i to jest ten przewód, który jest wyciągnięty. Ten przewód, który idzie tutaj do gaźnika, to jest przewód zasilający. Ten, na którym jest filtr paliwa.
Ten przewód wchodzi nam w tym miejscu tutaj na kruciec do gaźnika i teraz ten przewód krótszy, co jest tu na pompkę założony, to jest przewód, trzeba go tutaj tak odpiąć, bo on tu nie ma być. Już mi to wypadło, ale tam pokażę, jak ten przewód wygląda. Porażka ogólnie. O. To jest przewód, który łączy nam gaźnik z pompką i służy do tego, że pompka ma za zadanie zasać paliwo przez gaźnik ze zbiornika, o czym już kilka razy też wspominałem. Więc żeby zorientować się, który kruciec na pompce służy nam do pompowania, zasysania paliwa, a który nam to paliwo wypycha do zbiornika, to wystarczy przyłożyć palec do krótca pompki. I teraz ja się posłużę pewnie tym przewodem, żeby to wam lepiej odobrazować. Zakładamy sobie ten przewód na ten dolny kruciec, zatykamy go sobie w tym miejscu i widzimy, że trzymając ten przewód, pompka nam nie odskakuje, czyli robi się nam takie podciśnienie, które ją blokuje. I to jest właśnie... I to jest właśnie ten kruciec, który ma nam zasysać... O. Tutaj dmuchając, na tym pierwszym, dłuższym przewodzie, czyli na tym krótcu tutaj, czuć, że pompka nam wypycha tutaj powietrze, czyli też tak samo będzie wypychało paliwo. A ten dolny krótszy służy do zasysania. Z racji, że gaźnik ma zasać nam paliwo, to ten krótszy przewód musi być założony na ten dolny kruciec, a nie na górny, tak jak to było. I teraz ten przewód tutaj powinien w tym miejscu, tutaj przez tą taką łapkę, która go trzyma, do tego krótca naszej pompki. Sprawdźmy, czy pompka działa poprawnie. Widzicie? Pompka zaczęła zaciągać paliwo. W ten sposób mamy podłączone przewody do naszej pompki poprawnie i do naszego gaźnika poprawnie. To też może mieć wpływ na pracę silnika. No dobrze. Teraz rozbierzemy sobie ten piękny tłumiczek i zobaczymy, co jest w środku, jak wygląda gładź cylindra. O, patrzcie, jaka dziura. Oszczędność materiałów, tak. No. Jakie zmatowienia są, na ile to jest groźne? Ciężko mi w ten sposób jeszcze cokolwiek powiedzieć. Od strony wydechowej nie wygląda to najgorzej. Chyba trzeba będzie tutaj użyć endoskopu i zaraz sobie to sprawdzimy. Widzicie tłoczek. Tu mamy ten nagar na tym tłoku. No i tutaj już nie zjedziemy tłokiem niżej. Dobra. Dolny martwy punkt. No to zobaczymy w środku. O, i teraz tak. Trochę mi ten tutaj... O, nie. O, i widzimy te rysy. To są od strony... od strony sącej. No, nie wygląda to jakoś zachęcająco. Nie jest to może w jakiś sposób bardzo jakieś mocne porysowanie, ale już o czymś to świadczy. Już coś się dzieje w tym cylindrze. Dobra, zobaczymy od strony tej świecy. Kanały płuczące. Tutaj troszkę ciężko się będzie dostać od tej strony ssącej, bo tutaj nie obrócę tak kamerką. No
No tu mamy stronę wydechową. To tu jest w porządku. Widzimy, strzałka jest w tym miejscu na tłoku. No więc lecimy dalej. Tutaj mamy takie fajne otworki serwisowe zrobione w budowie. No więc skorzystamy sobie z tego. Tutaj rzucimy ten wężyk. Kurczę, te wężyki są mięciutkie, fajna taka guma. Damy radę tak to wyciągnąć, czy będziemy musieli całą osłonę ściągnąć? Zobaczymy. Teraz będziecie dobrze widzieć teraz, jak to wygląda z tymi przewodami tutaj paliwowymi. O, widzimy. Ten przewód idzie do zbiornika, to jest przelew, idzie do pompki, do tego górnego, tutaj dłuższego przewodu i ten tutaj zasilający jest z tej strony do gaźnika, a ten krótki to jest do pompki, który ma nam zastać. To pościągamy to sobie wszystko. A, te cięgna chciałem wam pokazać, jak to wyglądają od tego gazu i od tego ssania. Takie kurcze rozwiązanie. Widzicie? Takie malutkie, tylko druciki tu jakieś. No, tak to zrobili. Tak, tu są takie już blokady zrobione, czyli nie możemy za bardzo poregulować sobie samemu. Może je wydłubiemy. Gaźnik Walbro. Model WT 606. WT 606. Zaraz będzie wyląduje w miejscu ultradźwiękowej i porozkręcamy sobie to wszystko. Coś miałem powiedzieć. Aha, no i sprawdzimy sobie szczelność tej pilarki, bo to też jest dosyć istotna kwestia. Kanał sący zaślepiony. Guma między podstawą gaźnika a gaźnikiem. I tutaj taki adapterek do pompki w miejsce tłumika. Też tu na uszczelce. Świeca wkręcona. Podpinamy pompkę i będziemy obserwować, co się będzie działo. Pompujemy. I teraz obserwujemy, co się będzie działo ze wskazówką. Mam tutaj w tej chwili około 0,5 bara. I mierzę tu sobie tą szczelność, pompując powietrze do cylindra. Zaraz zrobimy próbę na podciśnieniu. Tą pompką mogę sprawdzić i ciśnienie, i podciśnienie. Także przydatne urządzenie. Czasami ciśnieniem nie sprawdzimy sobie tej szczelności, a podciśnieniem już prędzej. Tu generalnie chodzi o uszczelniacze na wale. Więc pod tym względem mamy tutaj szczelny ten silnik. To znaczy nic na zewnątrz nam z tego silnika nie ucieka. Natomiast teraz odsłonimy ten pierścień w drugą stronę i zrobimy podciśnienie. Podobnie 0,5 bara, żebyśmy mieli taki jakiś punkt odniesienia. A, my tutaj oprzemy to tak. No i obserwujcie. I co, ucieka coś? Chyba nic nie ucieka. Ok, sam gaźniczek. Wprawdzie sprawdziłem już szczelność tego gaźnika wcześniej, natomiast jeśli nie mamy pewności, czy mamy uszkodzony przewód paliwowy, na przykład gdzieś jest nieszczelny, jest dziurawy i chcemy sprawdzić tutaj gaźnik, to możemy go też w ten sposób sprawdzić, że podłączamy sobie go pod zasilanie, tutaj, pod ten kruciec i to samo, pompeczka. Pompujemy sobie tam 0,3-0,4 bar i obserwujemy, co się będzie działo. Rozkręcimy to sobie teraz na szybko.
Tutaj mamy już zabezpieczone te dysze. Chociaż one były coś tutaj już kombinowane. Zobaczymy, czy uda się to rozebrać. Jedno zabezpieczenie. Teraz tak, jak zabezpieczenia są zdemontowane, no już tu były zmasakrowane wcześniej, bo już ktoś tutaj grzebał. Już tu były raz zdemontowane, już tutaj też to widać, jest porysowany ten, ta obudowa, ta osłona tych dysz. No i teraz tak, zobaczymy sobie ogólnie, jak one były wyregulowane. Czyli wkręcę sobie do oporu. Tu mamy dysze H. Tu mamy dysze L. Zaczniemy sobie od dyszy H. Wkręcimy ją do oporu i wykręcimy. Pół. Cały. Pół. Cały. Pół. 2,5 obrotu. Jest na 0. Pół obrotu. Cały, pół obrotu, cały, to jest 2,5 obrotu, 2,5, według mnie trochę dużo. Teraz dysza L, pół, cały, pół, cały, 2 obroty. 2,5, prawie 3, takie 3/4 obrotu, 2,3/4, no to też jest sporo. No to jeszcze raz, dobra, pół, cały, pół, cały, pół i troszeczkę. No według mnie te obroty tutaj jest to mocno wykręcone. Piła dostawała bardzo dużo paliwa. Ja te dysze teraz w ogóle wykręcę. Dysza H. Jeśli chcecie mieć tak wszystko ładnie poukładane, można sobie opisać. H. Tylko sobie nie zamknę takiej dyszy przy wbijaniu. I dysza L. Wiadomo, która gdzie ma wyjść, chociaż one są identyczne. Tak mi się chociaż wydaje. Tak, takie same są te dysze, ale żeby zachować tą tutaj już ich pozycję, to są w tych samych miejscach, będą wkręcone te same dysze. Membrany do gaźnika Walbro. Membranki. Już momencik, muszę je tu otworzyć, popatrzcie jak to zamknęli ładnie, a tu jest to zamknięcie, o. Wysypiemy to wszystko. O. Tu są nowe membrany, za chwilkę ten gaźnik zmontujemy na tych membrankach i będziemy widzieć, co się będzie tutaj działo. Ja do sprawdzenia takiej dźwigienki i położenia tutaj używam takiego przymiaru i wiedząc, że jest to gaźnik WT, szukamy sobie takiego oznaczenia tutaj z tych wybitych na tym przymiarze. WT znajduje się tutaj, na tej środkowej, na tym środkowym listku i teraz przekładając w ten sposób ten przymiar do naszego korpusu gaźnika, możemy sprawdzić, jak tutaj wygląda położenie tego języczka. Jeśli nam haczy, to znaczy, że jest odgięty do góry za mocno i powinniśmy go lekko dogiąć do dołu. Jeśli nie posiadamy takiego przymiaru, to sugerujemy się tymi dwiema wypustkami w pobliżu tego języczka. Czyli to jest jedna strona
i druga. To możemy przełożyć szeroki, płaski śrubokręt, kawałek jakiejś tam linijki, czy cokolwiek innego, co będzie miało równą krawędź, po to, aby zwrócić uwagę, tak aby sprawdzić odległość tego języczka. Ma być w linii. No więc tak, pilarkę po wymianie membran, po... Daj. O. Pompka pompuje, już działa. To wam pokazywałem. Spróbujemy ją sobie odpalić. No, miało być tak ładnie. Już odpaliła, zaczęła pracować. Odregulowałem obroty. Dopóki się nie był chłodniejszy, nawet. Niższe obroty są całkiem przyzwoite. 2700, 2800, 3000. Tu możemy sobie regulować i jest fajnie. Natomiast przy wyższych obrotach zaczynają się tutaj ciekawe rzeczy dziać. Od 9-10 tysięcy obrotów w górę pilarka przestaje pracować, tak jakby ktoś odcinał dopływ paliwa. Pokażę wam świecę. Zaczęła się nam zabarwiać już na biało, czyli już jest uboga mieszanka. Teraz ta nieszczelność może być albo na uszczelniaczach, albo na łączniku. Być może też gdzieś pod cylindrem i może ona się ujawniać dopiero po nagrzaniu silnika. Tak jak widzieliście, silnik był sprawdzony pod kątem nieszczelności na zimnym silniku. Nie zawsze daje to oczekiwany rezultat. Oglądając tutaj jeszcze tą pilareczkę kilka razy dookoła, zobaczcie sami w tym miejscu pod kołem magnesowym. Czekajcie, bo mi tu się śrubokręt przyciąga. O, tutaj, w tym rejonie. O, widzicie? Taki wyciek. To jest świeża mieszanka. I tak jak wspominałem, że tu jest luz delikatny, ale jest praktycznie niewyczuwalny. Bardzo. O. No gołym okiem tak nie zobaczycie tego, że tak delikatnie się to porusza, bo całą pilarką ruszam, ale tu jest wyciek. Tu jest wyciek spod uszczelniacza. Natomiast co jeszcze miałem powiedzieć? Przerwa. Słuchajcie, nie wiem, chyba 0,50 mm jest tu przerwy na tej cewce. Także duża przerwa. Zmniejszymy ją sobie jeszcze. No ale to w tej chwili i tak nie ma znaczenia. No nic tu więcej z tym nie zrobię na chwilę obecną. Jeszcze tego rozbierać nie będę. Te zabieraki do lipa jakaś straszna. Patrzcie, jak to furwa wszystko na luźne, niespasowane. No to już kurczę, no najtańsze piły. Chińska piła już ma te zabieraczki metalowe dosyć solidnie osadzone. A tutaj dramat, jeśli chodzi o to. Także w poprzednim filmiku troszeczkę można powiedzieć, że się zachwycałem tą piłą i byłem dosyć taki tutaj skłonny zachwalać ze względu na kilka tutaj rozwiązań, ale teraz będą wychodzić ciekawe rzeczy. Z tego co wiem, to klient kupił ją używaną i prawdopodobnie ta pilarka była sprzedana właśnie ze względu na problemy, jakie już generowała, a przy okazji a przede wszystkim to, jakie koszty naprawy generowała ta pilarka, bo nie są małe, gdybyśmy chcieli ją zrobić dobrze i tak dalej. No więc zobaczymy po rozbiórce, co to pokaże, zweryfikujemy sobie element po elemencie, no i zobaczymy, co się uda uratować. No nic więcej teraz nie zrobię, ale żeby już kolejnych minut filmu nie dodawać, to na dzisiaj to tyle. Po tutaj konsultacjach z klientem będę dalej tutaj podejmował kroki i być może jeszcze się przy tej pilarce spotkamy, jeszcze będziemy o niej sobie rozmawiać i będziemy ją tu sobie rozkręcać. A na chwilę obecną żegnam się z wami. Dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco w tym co będzie publikowane, co będzie robione odnośnie tej pilarki i nie tylko. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, na razie, cześć.